Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. O kulturystach z dywizji Open można mówić różne rzeczy. Podobno nie podbają się kobietom, podobno ich nieludzkie mięśnie są pozbawione funkcjonalności, a pokoń za masą wygrała z pogonią za estetyką i proporcjami. Jeżeli ten stereotyp miałby wymiar fizyczny, to sądzę, że mógłby być nim Big Lenny 193 cm wzrostu, 140 kg wagi na scenie, ponad 150 poza sezonem. Takie liczby reprezentuje 50-letni potwór masowy o polsko-chorwackich korzeniach, o którym miałem okazję już wspomnieć przy okazji omawiania najbrzydszych sylwetek w kulturystyce. I o ile taki tytuł sam w sobie brzmiał trochę jak oksymoron, to za sprawą ludzi takich jak Big Lenny mamy jasny dowód na to, że nawet w świecie dążenia do ideału da się natrafić na prawdziwy zgrzyt. Ze swoich wyraźnych deficytów w estetyce Leni zrobił patent na rozpoznawalność, cechą szczególnie wyróżnioną jego monstrualną sylwetkę jest równie ogromny, kulisty i trójwymiarowy brzuch, a to w połączeniu z nieszczególnie imponującymi kończynami daje nam absolutnie unikalny wygląd w stylu wojowniczego żółwia ninja, ale mylisz się jeśli zakłada, że leni nie zna swoich słabych stron. Wiecznie osiemnastoletni kulturysta ma nawet wytłumaczenie, dlaczego jego nogi są słabsze niż brzuch, podobnież najsilniejszy na świecie. Ale o tym w dalszej części materiału. Zacznijmy od jego brzucha, który nie jest zwykłym, na co dzień spotykanym palmboizmem. Bez wątpienia można nazwać go mocnym czynnikiem niesamowitości, a to, co się za nim, a właściwie w nim kryje, było przedmiotem wielu spekulacji. Można nawet trafić na zbiórkę funduszy na to, aby środkowa sekcja Bigleniego została obejrzana przez lekarza. Na ten cel środki wpłaciły 43 osoby. Zastanawiano się, czy jest to kwestia trzewnej tkanki tłuszczowej, a może niewydolności wątroby. Poważnego wyzwania. Podjął się swego czasu Dave Palombo, który podjął współpracę z Biklenim i stwierdził, że uda mu się zmniejszyć talię bohatera materiału o 25 cm Wszystkich sekretów zdradzić nie chciał, ale na pewno używał środków ułatwiających wypróżnianie. Jaki był ostateczny efekt tego eksperymentu niestety nie wiem, ale sądząc po tym, że brzuch Leniego wcale nie zyskał nowej jakości, coś najprawdopodobniej nie zadziałało. Ostatecznie, jeżeli się nie mylę, nie rozstrzygnięto także co konkretnie Powoduje taki rozrost tali u Leniego. Niestety na pewno nie należy on do okazów zdrowia, także powody mogły być tu różne i wynikać z niewydolności organów. Big Leni hospitalizowany był niejednokrotnie, ujmując sprawę ogólnie z powodu kłopotów z sercem. Nie bez wpływu mogą być tu prawdziwie końskie dawki wspomagania, bo okazuje się, że Leni w żadnym stopniu nie oszczędza swojego ciała. O tym jednak później, a najpierw przyjrzymy się jego karierze sportowej. Predyspozycje w postaci rozmiaru. Odziedziczył po ojcu, zawodniku rugby i futbolu amerykańskiego. Ojciec nie był wystarczająco dobrym motywatorem dla Leniego, przede wszystkim dlatego, że był dla niego bardzo surowy. Zainteresował go jednak ciężarami, które zawsze były pod ręką. Z tego powodu w młodych latach Olbrzym zajmował się przede wszystkim trójbojem. Jak sam mówił, chciał być wówczas największym i najsilniejszym człowiekiem na świecie. Podczas swojego primeu ważył nawet 450 funtów, czyli około 200 4 kg. Miało to niemałe przełożenie na siłę, gdyż potrafił wówczas wycisnąć na ławce poziomej w formule RO, czyli bez sprzętu, 462 funty, czyli 210 kg. Warto tu zauważyć zupełnie inną prezencję, gdzie mimo wielkiej masy i także niemałej talii, zdecydowanie lepiej komponowała się ona z resztą sylwetki. Tak czy inaczej, zapytany o swoją trójbojową przeszłość, wyraził mocny opór, mówiąc, że słowo trójboista utożsamia z byciem Wielkim, ale jednocześnie mocno otłuszczonym. W przeszłości faktycznie chciał być największym i najsilniejszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi. Natomiast jego prawdziwym powołaniem okazała się kulturystyka. Wielkie ciężary miały być tylko do niej wstępem. Inspirował go Greg Kovacs, który, podobnie jak on sam, miał wybitnie szeroką ramę oraz preferował trening z dużym obciążeniem. Celem dla niego na przyszłość jest bycie cięższym od Grega o minimum 20 funtów, czyli prawie 10 kg. W przeciwieństwie jednak do swojego idola, Big Lenny otwarcie mówi o stosowaniu dopingu. Nie mogę go tutaj przedstawić, ale podawał nawet swój protokół. Jak na Olbrzyma przystało, przyjmowane przez niego dawki są równie końskie. Przez ilość anabolików w okresie poza sezonem żali się na ciężki do opanowania, popęd seksualny. Dlatego właśnie ma słabe nogi. Tę osobliwą zależność tłumaczy tak. Kiedy miałem samochód, śledziłem i nagabywałem różne kobiety, żeby znaleźć ich mężczyzn. Bo to robią faceci, uganiają się za kobietami. Wierzyłem wtedy, że jeśli lepszy facet podchodzi do kobiety, to jej mąż powinien był ze mną walczyć, żeby tę kobietę zdobyć. Dlatego wszędzie jeżdżę rowerem. Trzyma mnie to z dala od kłopotów. Niestety przez to moje nogi maleją. Skoro doszliśmy do elementów jego sylwetki, to warto przedstawić zarys jego występów na scenie. Przede wszystkim znany jest z pojawiania się na zawodach Ruby Classic, które nazywa się Olimpią Big Leniego z prostego powodu, że staje na ich scenie każdego roku. Tutaj można zobaczyć go podczas występów w 2017 roku. Oprócz tego pojawiał się na zawodach NPC Southern States w 2004 i 2006. Niestety pomimo niewątpliwej scenicznej charyzmy w roku Mocno nie trafił z formą i trzymał zdecydowanie za dużo tkanki podskórnej. Widać tu także, że jego talia to problem obecnie już co najmniej 17-letni. Na podstawie tego, jak wygląda, można by zakładać, że do kulturystyki podchodzi raczej z dystansem, traktując ją bardziej jako dorywcze hobby. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego, a swojej ukochanej dyscyplinie Leni podporządkowuje niemal każdy aspekt swojego życia. Oto jeden z jego cytatów. Po co Chodzić, kiedy możesz siedzieć? Po co siedzieć, kiedy możesz spać? Wybieram to, co sprawi, że będę najszybciej rósł, czyli jedzenie, spanie i poruszanie się tak mało, jak tylko możliwe. W takich słowach odpowiadał na zarzuty dotyczące tego, jak wygląda jego dom. Jak można zobaczyć na nagraniach, Leni faktycznie nie traci cennej energii na sprzątanie. O tym, że do kwestii sylwetkowej podchodzi śmiertelnie poważnie, świadczą także jego ambitne cele. O tym, że zamierza wagowo przebić. Grega Kowaksa już wspominałem. Zapytany o to, gdzie widzi się w ciągu najbliższych pięciu lat odpowiedział Chcę być największym i najtwardszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek postawił stopę na scenie. Nie obchodzi mnie symetria i tak dalej. Uważam, że powinniśmy być tak duzi i tak docięci, jak to tylko możliwe. Life is too short to be a cookie cutter. Co można tłumaczyć jako życie jest zbyt krótkie, by być takim jak wszyscy inni. Żadna maksyma nie jest w stanie lepiej opisać Big Leniego, dla którego jego samo bycie kulturystą jest zbyt mainstreamowe. Należy mu to przyznać, jest osobą szczerą i wyjątkowo oryginalną. Na swój Patronite zapraszam osoby chcące wspierać Stalowy Szok i zyskać dostęp do niepublikowanych materiałów z serii Legendy Brązowej Ery, omawiających najlepsze sylwetki, metody treningu i diety pierwszych kulturystów i strongmanów. Link znajduje się w opisie. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.